Poprosiliście mnie w swoich komentarzach o to, żebym nagrała odcinek o długich dźwiękach. Taki odcinek już wcześniej robiłam, ale z racji zapotrzebowania to dziś kilka ćwiczeń na długie dźwięki. Zacznijmy od brrr albo od rrr. Możecie to wykorzystywać zamiennie. W rejestrze piersiowym mocno chłopaków i wychodzimy ostatnim dźwiękiem na wasz pierwszy most, potem przejdziemy do mostu dziewczyn. Na brrr posłuchajcie. Cały czas wydychaj i nie przepychaj tego dźwięku, nie chcę. Super, tutaj most już jest most dziewczyn. Do góry. Jeżeli możecie na tym długim dźwięku wibrować, to by było też super. Utrzymanie długich dźwięków to jest naprawdę nie lada wyzwanie. Jeżeli głos nie do końca jest zbudowany i zbalansowany, to faktycznie może być problem z tym, żeby ten długi dźwięk utrzymać bez zbędnego dociskania go, łapania go. Więcej takich ćwiczeń na zbalansowanie głosu znajdziecie na moim kursie wokalnym, który możecie znaleźć na stronie singuiwaga.com. Zaśpiewaj wszystko. I tam faktycznie w tym kursie taka mała autoreklama, ale uważam, że jest to kurs, który zawiera bardzo dużo cennych wskazówek, które mogą doprowadzić do tego, że wasz głos będzie działał stabilniej, równiej. To, co tutaj robię na YouTubie, to jest super dla was, bo tak też mi przekazujecie i bardzo się z tego cieszę, ale takim dopełnieniem, szerokim dopełnieniem jest właśnie ten kurs wokalny, na który was serdecznie zapraszam. Ok? Czyli mamy brrr, cały czas wydychajcie na tym długim dźwięku. Teraz zamiast brrr na tej samej skali zróbmy sobie gu 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 gu. I nawet jeżeli będziecie czuć, że to jest odcięte lekko, to wolę, żeby to było odcięte niż przepchane. Nie chcę gu 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 gu. Nie wygaszajcie górnego dźwięku. Gu, 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 gu. Cały czas leci powietrze, ok? Gu, 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 gu. Gu, 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 gu. Jeżeli możecie wsadzić vibrato, to by było super. Gu. Jeszcze jeden. Gu, 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 gu,
Okej. Teraz zaczniemy od dziewczyn i będę schodziła w dół dla chłopaków. Zacznijmy sobie stąd, z górnego dźwięku. Zróbmy sobie no, no, no. No, 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 no. No, no, no. Trzymaj, 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 trzymaj. Wydychaj. I w dół. No, 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 no. No, no, no. Shake, 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 shake. I wydychamy. Super. No, 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 no. No, no, no. Uwaga, jak schodzisz do pierwszej, nie chcę. No, no. Tak. No, 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 no. No, no, no. Jak się czujecie? Nie martwcie się. Też dostawałam od Was komentarze, że o, udało mi się jeden dźwięk długo utrzymać. Jeżeli jeden, to super. Jest to kwestia jeszcze po prostu poprzerabiania i rozluźniania cały czas głosu na to, żeby działał i na dole, i na górze równomiernie. Fakt, jeżeli poświęcamy temu zbyt mało czasu i zbyt rzadko jesteśmy na górnych dźwiękach, to te dźwięki górne zawsze będą dla nas wymagające i będziemy czuć, że budujemy je, non-stop trzeba je budować, bo one nie będą, jak nie jesteśmy tam, to po prostu potrafią czasem tak na przykład drżeć. Wiecie, jak mięsień, to jest mięsień, nie? Jak robimy jogę i próbujemy rozciągać się do szpagatu. Moja córka robi szpagat w ogóle tak. Ale jak próbujemy rozciągać mięsień, no to w pewnym momencie czujemy, że ten mięsień zaczyna nam tak lekko drżeć. Wtedy troszkę odpuśćmy i wróćmy tam jeszcze raz. I im regularniej będziemy wykonywać tę pracę, tym szybciej dojdziemy do pewnych efektów. Więc zapraszam Cię na singuluwaga.com do zapoznania się z programem kursu wokalnego Zaśpiewaj Wszystko. Zapraszam Cię do tego, żebyś subskrybował mój kanał, lajkował go, komentował. Piszcie mi w komentarzach, co sądzicie na ten temat, na temat tych wideo, które dla Was przygotowuję, rozśpiewek wokalnych. Jeżeli macie jakieś pytania lub tematy, które chcielibyście, żebym poruszyła, to oczywiście też informujcie mnie. I zapraszam Was do wspierania mojego kanału. Staram się dla Was wpuszczać reakcje, rozśpiewki,
wokalne, ćwiczenia wokalne regularnie. Staram się, żeby wpuszczać to w poniedziałki. Czasem mam lekką obsuwę, ale raczej poniedziałek jest dla mnie takim dniem, gdzie przygotowuję dla Was takie odcinki. Więc zapraszam Was do wspierania mojego kanału. Dla osób wspierających raz w miesiącu widzimy się na live'ie i pracujemy nad Waszymi problemami w głosie. Informujecie mnie, a ja mam taki problem i taki, co byś radziła. Więc wtedy ja staram się doradzać. I co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!